Za chwilę na antenie Łódzkiej Piątki zrobi się muzycznie, lirycznie, romantycznie i bardzo kobieco. Marcin Pyciak, poeta, muzyk, multiinstrumentalista, jest gościem Łódzkiej Piątki. Witam gorąco. Dzień dobry. A ja mówiłem, że zrobi się kobieco, bo szykuje się, zbliża się wielkimi krokami specjalny koncert. Koncert z okazji 8 marca, z okazji Święta Kobiet. Koncert Marcina Pyciaka specjalnie dla kobiet akustycznie o kobietach. Tak jest. Koncert będzie całkowicie akustyczny. Będzie fortepian, będzie głos. I to wszystko. I to wszystko. fortepian, głos, no i jeszcze światło będzie, Oczywiście. będzie scena i będzie publiczność. Kameralnie, akustycznie, lubisz takie koncerty? No właściwie od takich zaczynałem. I pierwsze, pierwszy mój, jakikolwiek kontakt z koncertowaniem, to, to była właśnie. Mm, Taka forma tylko fortepian, głos, jeden reflektor. Czyli powrót do źródeł, tak Marcina Pyciaka, specjalnie dla kobiet. Czy specjalnie się szykujesz na ten koncert? W zapowiedzi koncertu to czytałem, że będą utwory, które do tej pory chyba jeszcze nie miały premiery, które, które po raz pierwszy zostaną wykonane. Tak jest. Udźwiękowiłem dwa nowe wiersze. I są to wiersze, jak najbardziej związane z kobietami. Jeden jest, ma taki dosyć wesoły charakter, nie będę zdradzał, to, to na koncercie, a drugi taki bardzo liryczny to jest tekst Ernesta Bryla. Ona ma chwilę czasu. Wesoły jeden, drugi liryczny, taki tak jest. smutniejszy. No właśnie, różne rodzaje muzyki, różne rodzaje y, piosenek. Od wesołych poprzez taką zadumę też w zapowiedzi koncertu czytałem, że usłyszymy oprócz autorskich piosenek y, Marcina Pyciaka, to również poezję, ale również też y, utwory, które znamy i lubimy. Tak jest. Ja od zawsze y, wplatam do swojego recitalu własne interpretacje utworów. Na przykład, przykład Jacques'a Brela czy Seweryna Krajewskiego, i te utwory również pojawią się na koncercie. Wiem, że to są takie. Takie piosenki, które. No, nawet można powiedzieć, że, że to są lubią. hity, wszyscy lubią, tak wszyscy jest. to znają. No to w takim razie to dużym wyzwaniem jest własną interpretację tego utworu przedstawić mieszkańcom, przedstawić słuchaczom, bo to jest trochę no, mierzenie się z mistrzem. Owszem, tak jest. Ja oczywiście nie dokonuję żadnych drastycznych, dramatycznych zmian w tych utworach, ale jednak przefiltrowuję je, przepuszczam je przez siebie i, i myślę, że one są inne po prostu niż te wykonania oryginalne. To ile Pyciaka jest właśnie w takich utworach, w tych, które na co dzień słyszymy, a tu ze sceny brzmią trochę inaczej, ja wiem, bo nieraz byłem na twoim koncercie i słyszałem te znane utwory. One niby brzmią tak samo, ale jednak jest coś innego. No, myślę, że zaryzykuję takie stwierdzenie. Powiedzmy 50 na 50. 50% to, to muzyka dla i tekst, a 50% to moje własne emocje, i, i to jakoś się razem ze sobą pięknie łączy. Jak już mówiliśmy, to koncert specjalnie dla kobiet 8 marca. Data nieprzypadkowa, adresatki zapewne też nieprzypadkowe. Długo myślałeś nad tym, żeby taki koncert właśnie przygotować? To znaczy, ja mm, podobne recitale już grywałem, i yy, pani dyrektor Ełckiego Centrum Kultury yy, zaprosiła mnie do, yy, na taki koncert, do takiego koncertu. Ja oczywiście wyraziłem zgodę i z wielką przyjemnością zagram. Fortepian i głos. Wracamy do źródeł Marcina Pyciaka. No, również poezji nie zabraknie, a też w zapowiedzi koncertu czytałem o piosenkach, za którymi kryją się prawdziwe historie. To jest chwyt marketingowy czy, czy niekoniecznie? Nie no właściwie we wszystkich tych piosenkach kryją się jakieś historie. Wszystkie powstały pod wpływem jakichś prawdopodobnie silnych emocji. I e, użyłem takiego określenia, żeby to jakby jeszcze bardziej e, uzmysłowić, unaocznić e, odbiorcom. Że żeby nie są te po prostu. Emocje jednak grały na sali. Tak jest. No, myślę, że jak ktoś słucha, Nie opuszczaj mnie, e, Jacques'a Brel'a, no qui Tak jest, to, to od razu wyobraża sobie, jaka to mogła być e, historia. A dla niektórych to być może. Historia prorocza, bo prawdopodobnie takich historii wydarzy się jeszcze wiele. No dobrze życzymy, ale <grych> nie aż tak dobrze naszym kobietom, słuchaczkom. Koncert dla kobiet, ale chyba nie tylko dla kobiet. Jeżeli jakiś mężczyzna ma ochotę, Absolutnie. no to albo kobieta chce zabrać swojego mężczyznę, nie ma problemu. Oczywiście wszystkich mężczyzn, a tych wrażliwych, szczególnie zapraszam. Także zapraszamy 8 marca koncert specjalnie, specjalnie, akustycznie o kobietach i akustycznie dla kobiet. Okay. Zapraszamy gorąco do Ołęckiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo.